Żelazo, żelazo, żelazo. Ha, witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, ja jestem Shepard, a to co widzicie tutaj jest kolejny odcinek oczywiście z Minecrafta. Moi drodzy, tak, Minecraft wrócił, wraca i w ogóle wrócił, no to jak zawsze, co tydzień, prawda, we wtoreczek, prawda, widzimy się oczywiście, moi drodzy. Po ostatnim odcinku robimy sobie dalej nasze piękne przygody z modyfikacją Czyż to? Tinker's Construct. I będziemy się na pewno tym w 100% zajmować. Tylko zanim jeszcze to nastąpi, to musimy sobie otworzyć się trzy laki bloki, ponieważ przypomnę, że jeżeli odcinek... O nie... Ale nie poniszczyła mi tutaj... Daenerys! Kurdebela! Ty... Diablico jedna! Wracając, oczywiście, że... Czy się będzie ze mną kłócić? Ty masz mi coś do powiedzenia, dziecko drogie? Tak myślałem. Ty się będziesz ze mną kłócić o takie rzeczy? No patrzcie! Panica się znalazła! Nie mogę, no nie mogę, i patrzcie, no nie. A w twarz mi tego nie potrafisz powiedzieć, młoda panno? Dojrzewanie, moi drodzy, dojrzewanie. No, to nie jest łatwy okres dzieci, niestety. Oczywiście tylko przypomnę, że jeżeli odcinek wam się spodoba, zapraszam do łapkowania w górę. Jeżeli nie, to zapraszam do łapkowania w dół. Wszelkie potrzebne linki znajdują się w opisie tego filmu. Zapraszam również do subskrypcji, tudzież patnijcie sobie w dzwoneczek powiadomień, żebyście byli na bieżąco i zaznaczenie sobie w opcji tego że właśnie dzwoneczka, że chcecie otrzymywać powiadomienia z tego kanału zawsze. Bo gwarantuję wam, że zawsze chcecie otrzymywać. Moi drodzy, także tak, idziemy sobie, otworzymy trzy lucky bloczki, a następnie sobie wrócimy i zaczniemy Tinker's Construct. Przeniesiemy sobie to, myślę, na spokojnie do mojego, do ten Tinker's Construct i w ogóle te wszystkie rzeczy przeniesiemy sobie do piwnicy, tam gdzie przygotowałem zresztą miejsce. To jest jedna sprawa i druga sprawa, którą będziemy też również wykonywać, to jest oczywiście fakt tego, że iż będziemy sobie robić takie piękne rzeczy, takie piękne rzeczy jak właśnie kolejne rzeczy związane właśnie z piecem. Dzisiaj na pewno sobie zrobimy piec, tylko musimy trochę parę rzeczy porobić. Dobra, więc tak, pierwszy wobec tego... O! To są chyba te złe, tak? Instant health, aha, speed, jump boost, aha, to takie różne widzę, tak? No i bardzo dobrze, bardzo słusznie, bardzo mnie to cieszy. O Jezus. Nie możemy jeszcze was oswoić, no cóż. Kolejny i ostatni na dzisiaj. A to się przyda, to prawda, to się sprzyda. Oczywiście bardzo chętnie sobie to przygarnę, oczywiście bawimy się dalej w naszą, oczywiście grę, w takie naszą odsłysowie, oczywiście grę, że jeżeli chcielibyście, żebym coraz więcej otwierał tych lucky bloków na odcinku, to 160 łapek w górę będzie otwierany jeden właśnie taki piękny lucky block na odcinku, na początku odcinka, tudzież na koniec odcinka, albo gdzie będzie tam możliwość. Było pod ostatnim odcinkiem chyba 178, tak mi się wydaje, tych właśnie łapek w górę, wobec tego, no jakby tam raz podzielone przez 60, no to jest tam prawie, że 180, a też myślę, że tych dwóch łapek jakby, to no można spokojnie zaokrąglić, też nie być takim hamem i w ogóle. Ale dobrze, więc jakby wszystko działa tak, jak działać powinno. Ta oczywiście się poszła zamknąć do siebie do pokoju, udaje, że mnie nie zna. Świetnie. No cóż, niestety dzieci. Piękna sprawa. Chcę jakiś nowy pokój, gada mi. A ja mówię, że nie mam czasu. Dziecko drogie, ja mam tutaj tyle rzeczy na głowie do zrobienia, a ty mi jakimś pokoju robisz. No i się kłóci ze mną. No i nie przemówisz. Ale dobra, w takim razie weźmiemy sobie teraz Diamond Pickaxe. Weźmiemy sobie na pewno te wszystkie patterny stąd. Bo to się mi tutaj na pewno przyda, to jeszcze sobie weźmiemy torze. I tutaj będziemy musieli sobie iść tak cicho, mówiłem ci dziecko drogie, żebyś mi nie przeszkadzało jak nagrywam, tak? Grzecznie tata prosił chyba. Dobra, to musimy wziąć to,
Okej, okay, dobra, więc tak, idziemy sobie, tam mamy te wszystkie rzeczy, tam nie jest wymieniona tylko... Aha, możemy sobie zrobić, wiecie co, możemy sobie zrobić, niech to będzie działa na dwa, niech to działa na dwa, chociaż nie musi to działać na dwa. Dobra, ale zrobimy mimo wszystko, weźmiemy sobie trochę tego i zrobimy sobie tutaj wobec tego, pickens, szmickens, śmeje, beje, proszę bardzo, nie. To i tutaj właśnie, czekajcie, tutaj tak. I jak zrobimy tak, to powinno... Nie? Ha. To nie ma tego... slab... Furnans? Slab Furnans? Tak to się nazywa, cicho tam. Nie ma, usunęli to z tej modyfikacji. Właśnie dzięki wam dowiedziałem się o wielu różnych rzeczach, jak te zostały wprowadzone, tudzież nie wyprowadzone, jak na przykład to, że mamy tylko w tym momencie jedną książkę, a nie parę tych książek, co dla mnie dobrze wiedzieć, że mi to napisaliście, także dzięki wam. Bardzo dziękuję za te komentarze, natomiast trochę kijowo, ponieważ tam były wszystkie podstawa, to jest jakaś jedna książka, która tak naprawdę gieg mówi, szczerze powiedziawszy. Gdyby nie to, że zasięgnąłem rad z internetu, to nie wiedziałbym, jak to w sumie wszystko działa. No ale dobra, nie można mieć wszystkiego. Tutaj sobie przejdźmy troszkę dalej. I tutaj trzeba będzie troszkę... O nie. Tutaj naprawdę jest coś takiego? No trochę przypał. To przypał troszkę. Dobra, tutaj po prostu będziemy powiększać. Wobec tego sobie zrobimy to tak. Ewentualnie to po prostu przeniesiemy gdzieś indziej. Dzisiaj będzie to i tak dzisiaj to, co będziemy robić, to jest bardzo mocno robocze i tak będziemy to pewnie jeszcze w jakiś sposób i tak w przyszłości sobie powiększać. Wobec tego nie ma tutaj żadnych problemów. Być może w ogóle nawet przeniosę całą tą moją druciarnię. Dobra. Tutaj możemy spokojnie to wykopać, proszę bardzo. O, ile tutaj w ogóle... A, to ja już nie pozbierałem tego wszystkiego. I zaraz mi się skończy... po prostu mój kilofit, tyle będzie... O Jezu, ile to jest w ogóle tych rzeczy, ale nice. Dobra, ale nie czas i miejsce na to. Bardzo proszę mi tutaj... Tak, będzie to tak brzydkie. Trudno, niestety, musicie to wszyscy przeboleć. Szczerze to... Nie wiem, czy tak... Ała! Jesus Chrysler. Proszę... O, właśnie. No i zniknęło bardzo. Spoczko, bardzo mnie to cieszy. Niech tutaj będzie tak, coś takiego... Pyk. I niech to tutaj na razie sobie będzie w taki oto sposób. Taka, można powiedzieć, bardzo początkowa. Ja tego nie zbiorę. Ale taka bardzo mocno początkowa, na dobry początek, tutaj właśnie taka... Szczerze powiem, że myślałem, że to bardziej przygotowałem, ale widzę, że nie do końca. O matko kochana... Powinno to tu spaść, ale nie spadło, no cóż, życie. Na razie sobie zróbmy tutaj wszystko tak, okej, okay, no i dobra. I teraz możemy sobie na pewno tutaj w takim razie dać stencil. Pickens, okej. Okay. I możemy sobie jeszcze, jak tutaj, czy ja to mogę w jakiś sposób... Nie, bo to jest wszystko to, co mi jest potrzebne. Jakby ja nie chcę, żebyście mi wy odpowiadali o jakichś takich pierdołach saskich, tylko w jaki sposób ja to mam zrobić. Introduction. Nieprawda! No i chociaż tutaj, że to pokazuje, to jest spoko. Tak jest jeszcze. Jakiego można zrobić? Ale na cholerę mi tutaj... No i kończy się 120 stron tak naprawdę pierdzielania, a tutaj nie ma najbardziej podstawowych rzeczy. Najbardziej podstaw z podstaw. Dobra, weźmy sobie w takim razie to tutaj dajmy. Włóżmy sobie to jeszcze tutaj. No i dobra, niech sobie tutaj to na razie stoi.
smell ter. O właśnie, o i sacred bricks, to jest coś co potrzebujemy i to sacred bricks przerabiamy przez growth? Co to jest growth? Aha, musimy to zrobić i będziemy potrzebować tutaj piasku i gravelu oraz kleju. Nie bardzo. Gravel, piasek, klej. Ej, nie mam kleju. Ja w ogóle nie mam kleju. Halo. No tutaj jest, wow, no fajnie. Consume cast, super. Ale nie o to chodzi, to totalnie. W sensie, jakim sposobem ja mam to... No... Seared breaks i z tego się zrobi, no bo seared power. O, a z czego to się robi? Seared stone, aha, z tego? Jezus Maria. Dobra, w każdym razie, musimy sobie na pewno to zrobić i to przeprawiamy z gruntu, a z gruntu, że... Ja pierdzielę, co najmniej 25, to będziemy potrzebowali na pewno gravelu od cholery i będziemy potrzebowali na pewno piasku. Tylko skąd ten klej znaleźć? Jakim cudem miał znaleźć klej? No dobra, no będziemy w takim razie, może sobie po prostu go pomnożymy. Ponieważ wiem, że nie ma tutaj... pamiętam, że ten klej jakiś w jakimś momencie... O lala, to już jest tak ciemno. Proszę tam spać! I spa... Jesus Christ. Tutaj sobie pójdziemy sobie jeszcze po... Czyli piasek, gravelu... Czekaj, czy mam go dużo w sumie? Czy ja go usuwałem? A tak, ja go chyba usuwałem w tym... EMC. Tak mi się wydaje. No... Usunąłem go całego. Fuck! Pamiętam, że jeszcze było coś z netherracku można było zrobić, tak? Było tam coś takiego? Okej, okay, dobra. W miarę pozbierałem sobie tego tutaj wszystkiego. Gravel mam 62, piasku mam 64, tego tylko kleju mam 26. Nie jest to jakoś super dużo, ale myślę, że wystarczy. Przynajmniej powinno wystarczyć i mam taką jak najbardziej nadzieję. I zrobimy sobie wobec tego po prostu tutaj jakby takie właśnie tutaj te... ślaby i będziemy robić wszystkie rzeczy potrzebne do wybudowania takiego właśnie wielkiego pieca, którym oczywiście niewątpliwie będziemy się dzisiaj zajmować, także sprawdźmy jak to wygląda, sprawdźmy to. Dobra, więc tak. Jezus, to dalej ma jakiś problem. W ogóle znałem coś takiego jak salt block i nie za bardzo o co chodzi, możecie napisać. Przepraszam, co? Dlaczego? Groot? Aha, że tak, i w środku ma być klej. No dobra. Klej... Tutaj powiedzmy tak... Thickens... O! Ho! Dobra, Jezus, ile tego jest? Dobra, ty! Nie przypuszczałem, że aż tyle, dobra. Więc tak, Groot, oczywiście Groot nam się przyda, więc tak, tu wpada Groot, przepraszam bardzo. I tu wpada Groot, a my sobie za ten czas zbierzemy sobie to, zbierzemy sobie to, zbierzemy sobie to, zbierzemy sobie to, zbierzemy sobie jeszcze, nie, wszystko to jest tutaj. Powoli już mój tank się kończy, także to jest problem mały. Jak się nazywało, nie zapomniałem już. Tank? Tak, jest, tank. Muszę obsidian i szkła, obsidian i szkła. Muszę zapamiętać, dobra, to, tu. I tak, musimy to zrobić teraz, bo ja to sobie potem zapomnę. A ja receptur to też nie mam very tych w pamięci, wobec tego tutaj już nie zmieścimy, ale możemy tutaj wszystkie te rzeczy, prawda, tutaj powpierdzielać. I tak, tutaj powinny być te szybki, więc raz, dwa, pięć. Czy przepraszam, będzie to działać, Tero? Dobrze, to nie jest my summer car, bo... O, zaraz mi się tutaj... Czy to musi być... Nie pamiętam, czy to musi być tylko... A, nie, musi być, dobra. Więc tak... Tutaj to damy.
O. O właśnie, żeby nam się już tutaj ładnie gromadziło i ładnie tutaj to działało. Dobrze, 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 świetnie, świetnie. Ale... co chciałem zrobić? A, właśnie, chciałem zrobić jedną rzecz. Wiecie, co ja chciałem zrobić? Jak się tamuje... Jak os... Aha, rybka. Potrzebujemy rybki. Ćwir. Jak tutaj rybkę? Albo nie, w sumie no nie, to jest niezbyt dobry pomysł. Lepiej po prostu iść to zrobić, ponieważ nie, dzisiaj nie mamy na to czasu, a będziemy potrzebowali go. Więc zróbmy to tak, zobaczymy, czy to się zrobi w trakcie, kiedy ja będę spał. Jeżeli nie, no to będę musiał po prostu zrobić cięcie i będziemy się widzieć już po małej przerwie. Widzę, że nie. A, jednak trochę się tutaj zrobiło. Dobra, więc tak, jak rozumiem, w taki sposób wystarczy, tak? Będzie działać tu. No dobra. I tak. I teraz się przyda nam, właśnie przyda materials and you. To się nam niezmiernie przyda, ponieważ to jak najbardziej będzie teraz tutaj w stanie mnie w jakikolwiek sposób zainteresować swoją właśnie mechaniką, więc tutaj podejrzewam, że będziemy musieli zrobić tutaj... tak, tu... O, proszę bardzo, Wungel, dzień dobry, Wungel... Żelazo... Dobra. O, Jesus. Nie będę mi starczy. Nie starczy mi tutaj. Tak. Tak. I to musi mieć, z tego co pamiętam, tak mi się wydaje. Nie. O, nie. Bo tu jest, jak rozumiem, the seared furnace, a my tutaj potrzebujemy the smeltery. Okej. A mogę zrobić tutaj, jak to się tutaj... O, właśnie, to chciałem. Czyli to ma być 3 na 3? Tak, 3 na 3, wokół tego tak. Tu teges, szmeges. Ten sposób, tak? Może to zrobić też taki sposób, the smeltery, widzę. Tylko co to jest? Smelter? Smelt, tak, taki... Taki glass jakby, seared grass, o właśnie, to byśmy sobie zrobili, będziemy potrzebowali to. Tutaj tego na pewno, o to na pewno bardzo, to clear, aha, każdy tutaj ten. Okej. Dobra, czyli będziemy musieli po prostu sobie porobić tutaj te wszystkie rzeczy. Niewątpliwie się to wszystko przyda, czyli potrzebujemy po prostu tego odgroma. Odgroma, Jezus Maria, odgroma i naprawdę jeszcze trochę. Zastanawiam się, czy robić to teraz, czy szczerze powiedziawszy po odcinku, bo tak widzę, że to jest ogrom pracy w sumie, które trzeba to wszystko włożyć. Czyli na pewno potrzebowalibyśmy... Nie, to nawet nie ma się to zastanawiać. Że tutaj potrzebujemy wszystkich tutaj tych... A, ponieważ będziemy potrzebowali jeszcze tego... Dobra, moi drodzy, ja sobie to po prostu zrobię chyba po prostu poza odcinkiem, bo to będzie naprawdę strasznie długo, a nie chcę też tutaj przedłużać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Zajmiemy się wobec tego przetapianiem już w przyszłym odcinku, a ja tymczasem wam przeserdecznie dziękuję. Ja byłem Szepard. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa, pa!